Witam w części drugiej naszej miniserii. Dzisiaj ponownie odpowiem na pytanie z ankiety i przedstawię drugą część zabawy w zgadywanie, co jest na obrazie. Pytaniem z ankiety będzie, jak używać tacki. Przepraszam, że przeskakuję i nie odpowiadam na drugie w kolejności głosowania pytanie, ale jak to w naszych realiach, nie dotarły do mnie materiały, którymi mogłabym się posłużyć w odpowiedzi na to pytanie, dlatego wolę z nim poczekać i zrobić to porządnie, a w tej chwili zajmę się pytaniem trzecim, by nie odwlekać odcinku z tej serii. Tak więc dzisiaj porozmawiamy o tackach. Co to jest i jak to używać? Do czego to w ogóle służy? Zaczynamy! Tacki na rynku mamy różnego rodzaju. Dostajemy jedną tackę razem z kompletem do wyklejania. Są naprawdę bardzo różne. Ja mam tutaj tylko trzy pokazane. Na rynku możemy znaleźć tacki do różnego zastosowania, różnych kształtów, różne udogodnienia. Mamy na naszym polskim rynku producenta takich tacek. I oczywiście również na AliExpress. Czym się cechują te tacki? Głównie tym, że mają tu wewnątrz rowki, w których ma się układać diamencik. Za chwilę to pokażę. Są one przystosowane i do okrągłych diamencików, i do kwadratowych. Nie ma różnicy, jakiej tacki użyjemy. Jest tylko taka różnica, że jeżeli producent robi bubel, to albo są te rowki za luźne, albo są po prostu za szerokie i wtedy nie ma takiego komfortu zbierania diamencików. Różnią się głównie wielkością tacki, różnią się również otworem, czyli miejscem do zsypywania. Ta tacka jest otwarta, te tacki są zamknięte. Zamknięte tacki możemy wykorzystać to miejsce do nalepiania numeru lub symbolu koloru, który mamy na tacce. Zwłaszcza jeżeli stosujemy różne organizatory. W tym przypadku akurat nie muszę mieć nalepione na tacce numeru, ze względu na to, że zazwyczaj się tutaj ustawia pojemniczek z danym kolorem, który jest na tacce. Pomaga takie nalepianie, zwłaszcza w przypadku, gdy organizator jest piętrowy. A stosujemy w taki sposób. Najczęściej dużą tackę używam wówczas, gdy mam dużo diamencików do wylepiania. Tu w przypadku tego obrazu, który jest motywem dzisiejszego odcinka, jest to kolor czarny, więc wysypuję kolor czarny na tackę i zbieranie w ten sposób byłoby utrudnione. Dlatego tacką potrząsamy. Jak widać, jeżeli to jest bardzo duża ilość diamencików, tutaj są głębsze krawędzie niż w tej małej tacce, więc bezpieczniej mi się roztrząsa. Jak widać, układają się koraliki w rowkach, ale gdy jest tego duża ilość, potrząsając, zgarniam na jeden bok, by odsłonić te, które mi się ułożyły. Jest to mało wygodne, jeżeli chodzi o zbieranie, ale przy dużej tacce to jeszcze się sprawdza. Przy mniejszej tacce, takiej jak tutaj,
proponowałabym wysypywanie mniejszej ilości takiej, by po potrząsaniu tych koralików jak najmniej zostało zgarniętych na krawędzi. Wtedy mam więcej rozłożonych koralików na całej powierzchni i lepiej mi się to zbiera. W takiej taczce otwartej dobrze jest też pilnować otworu przy potrząsaniu i ewentualnie zabezpieczać go, kiedy potrząsamy, żeby nie wypadały nam koraliki. Jak widać, po takim roztrząśnięciu odwracają się koraliki w dużej mierze na odpowiednią stronę, czyli płaską stroną do dołu. Jest jeszcze sporo odwróconych, ale to zawsze można odgarnąć długopisem lub pincetą, a korzystać tylko z tych, które się właśnie odwróciły, a te ignorować. Po pozbieraniu ponownie potrząsamy tacką i te, które nam pozostały, również się w większości odwracają. Nigdy nie jest tak, że odwrócą się wszystkie i wszystko pięknie leży, tak jak na zdjęciach reklamowych. Chociaż jak widać efekt tutaj na bieżąco, nie pomagałam sobie niczym i w odpowiedniej ilości, jeżeli nasypiemy nie za dużo, to ładnie się odwracają. W przypadku, gdy jest właśnie dużo, to nie możemy liczyć, że cała powierzchnia będzie roboczą, tylko część jednak musi być zgarnięta, by odsłonić te, które są w rowkach. Przychodzi też sprawa do przesypywania. Jeżeli to jest takie pudełeczko, to po otwarciu z tej tacki byłoby mi ciężko wsypywać bez rozsypania. Taki rodzaj tacki, gdy włożymy w otwór czubek, możemy strząsnąć koraliki do pudełeczka. I zamykamy. Jest wszystko zabezpieczone. Również to samo jest, gdy są to inne pojemniczki. Ostrożnie przesypuję. W przypadku zamkniętych tacek, jeżeli ja mam duży pojemnik lub duży woreczek, na przykład tego typu, przy korzystaniu z takiej tacki i woreczków, przesypywanie nie stanowi problemu, gdyż spokojnie tacka się mieści, przesypuje i nic mi się nie rozsypuje, jeżeli to jest woreczek. Przy większych pojemnikach i większej tacce po skończeniu pracy lub w międzyczasie, gdy chcę zabezpieczyć koraliki, mogę spokojnie przesypać, nie rozsypując koralików, a ważne jest właśnie, żeby tacki dostosować do pojemników, jakie używamy. Tak pokrótce wygląda sprawa tacek. Myślę, że każdy z nas ma swoje ulubione i te, które pasują do tych pojemników, które używamy. I właśnie to jest moja rada, by dostosowywać to pod siebie i pod rzeczy, które mamy i używamy, a nie na siłę. To tyle, jeżeli chodzi o tacki z mojej strony. A teraz przejdźmy do zgadywania, co jest na obrazie. Zostało mi jeszcze 5 części. Wylosuję teraz
następną liczbę obszaru, który będę wylepiać. Będę wylepiać numer 6, część 6 obrazu. Będę teraz wylepiać tą część obrazu. Już można się pokwapić o zgadywanie, co to jest. Oczywiście o odpowiedzi proszę w komentarzach. A tu tymczasem pokazuję symbol i numer koloru, który sukcesywnie wylepiam na tej płaszczyźnie, którą wylosowałam. Pominam, że to jest drugi fragment tego obrazu i na koniec pokażę całość tych dwóch elementów. Tutaj coraz bardziej się zapełnia powierzchnia i być może już coś to mówi na tym etapie. Z mojej strony zachęcam oczywiście również do subskrypcji i komentarzy, by motywować i mnie, i algorytm YouTube'a do udostępniania moich filmów, jeżeli Ci się podoba. Kciuk w górę oczywiście też jest na wagę złota. W następnych odcinkach z tej serii odpowiem na pozostałe pytania z ankiety, jak również będzie następne odkrycie obrazu, który w tej chwili wyklejam. Zapraszam również na moją stronę na Facebooku, na grupę Kaka Handmade, gdzie oprócz wszystkich moich prac udostępniam również linki do zakupu na AliExpress, materiałów do haftu diamentowego, jak i również do innych artykułów do hobby, którym się zajmuję. Dziękuję za dzisiaj i za to, że tu ze mną jesteś, i oczywiście zapraszam po więcej.